Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Dzisiaj widzimy się znowu w grze Elden Ring. No i tak, jestem dosłownie w tym samym miejscu, w którym ostatnio zakończyliśmy przygodę. Mam w sumie wam do ogłoszenia sporo rzeczy, poza tym, że tak, z nieznanych mi przyczyn mam mój najczęstszy błąd, jeśli chodzi o Elden Ringa teraz. Konkretnie z nieznanych przyczyn nie działa mi prawy bumper. Tak więc tak, zaraz tu zginiemy pewnie. Z tego samego powodu. Kostem zaatakować się nic. Czekam, czy się jakoś uda. Ale tak, zginiemy prawy bumper, nie mogę atakować. I właśnie, no chciałem powiedzieć wam jedną rzecz. Okazuje się, że za bossa, którego ostatnio pokonaliśmy, jest achievement. Tak. Jak możecie się domyśleć, skoro o tym wspominam teraz, a wcześniej nie wspominałem podczas odcinka, chyba nie muszę mówić, w którą stronę to zmierza, ale tak, niestety gra polskojęzyczna zdecydowała się mi go nie dawać, więc no, super, jeszcze więcej achievementów, których nie będę miał, jaj. Prawy. No, co jest? Halo, co się stanęło? A, dobra, te eksplozje po prostu chyba od razu zabijają. Ale dobra, mniejsza. Tak więc no. Chyba powinienem przestać się w ogóle interesować osiągnięciami. Nadal nie działa. Dziwne. Nadal nie działa mi ten prawy bumper. Ciekawe, trigger działa. Ale tak. Kupmy się szybko, można tym, żeby pojechać do jakiegoś bezpieczniejszego miejsca i tam. Nie wiem, spróbuję zresetować grę czy coś. Spokojnie. Tobą, a póki co jedźmy i szukajmy tego wszystkiego. Więc tak, jeśli ktoś z was przegląda mój profil Steam'a i się dziwi, czemu tych osiągnięć nie ma, cholera wie. Sam bym chciał wiedzieć, ale po prostu w razie moją jedyną teorią poniekąd jest to, że po prostu sam w sobie z tym mnie nie lubi i robi to celowo po to, żebym się denerwował i nie mógł się chwalić, że umiem grać w Elden Ringa. Ale tak, no, niestety. Niestety. Dobra. Jakaś znajdźka. Ja po raz kolejny może to weźmiemy. Prochy parszywego przybłędu. Kim jest parszywy przybłęda? Nie wiem. Ale tak, znaleźliśmy kolejne miejsce, łaski, słyszę chrabąszcze głupiego. No więc tak, widzimy się za chwilę, bo muszę zresetować Eldena, najwidoczniej. Okej, dobra, jednak nie. Jednak alt tam zwykły wystarczył. Dobra, jesteśmy znowu tutaj. Nie jest złe miejsce, ani dobra, ani nic. Po prostu jest. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Wielkie chrabąszcze, sekrety tego miejsca i tak dalej, możemy pozwiedzać na spokojnie teraz, albo kiedy indziej. Wielki, wiecie, nic mi to nie robi. Po prostu skoro tu jesteśmy, to i tak warto byłoby wszystko mieć już za sobą. Patrzę, walczy mieczykiem jakimś. Ale jeśli się nie uda, to płakać też nie będę za tym. I tak. Jeśli się nie mylę, ostatnio chyba zdobyliśmy jakąś igłę, czy coś dla gościa. Czy coś. Boże, spróbujmy pomóc. Nie wiem. Nie wiem. Chociaż podejrzewam, że tak, jeśli to zrobimy, to z tego co mówię, jakieś tam fajne zaklęcia nam da. Mamy niby tak, zaklęcia. Prowadź zaklęcia, skupić się na inkantacjach. A niemniej jednak. Zaklęcia to zaklęcia, nawet jeśli ich nie użyję, to warto je mieć. Chociażby dlatego, że no. Nigdy nie wiadomo, co się przyda do osiągnięcia, a co nie. O, tak. Piszę. Idź sobie, bestia. Bądź grzeczny, nie atakuj. Dobrze, dobrze. Zapamiętam mi teraz. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. A,
Seljański sekret. Jest jednak magia. Tylko coś innego. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give okay. us time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me as well made? Can you as well made? Nie mogę ci jej dać. Obstawiam, że pewnie dlatego, że jestem traktowany jak podczas walki. Jasa, co, nie mogę, więc... zaryzykuję mocno, ale tak, spróbujmy się go pozbyć. To jest w pozycji, której teoretycznie nie może nam aż tak zagrozić. Tak. Teraz zobaczymy, czy będę przekazać. Teraz... Okay. Nie. Powtarza się. No nie mogę ci tego dać jednak? Do szycia. Tam to gdzie jest? Okej, chyba nie mamy. To był sekret, on jest tam, gdzie większość tych takich rzeczy pseudosekretów, czy gdzie indziej? Tutaj. Znany przez mędrca Gauriego, obcując obiecą tajemnicę miasto, Seljaś skrywa źródło. Rozpal 3 płomienie na wieżach światła, aby złamać pieczęć. Okej, dobra, mamy jakiś cel. Ale póki co... robię jeden dosyć ciekawy trik. Bo jeśli jakiś NPC coś chciał, albo na jakiś czas, mówił o czasie ogólnie, przejdź później te sprawy czy coś. A to najczęściej jest tak, że ktoś się zrobi w ten sposób, to nagle... no, czas minął, już nie potrzebuje czasu, więc zobaczymy, czy to zadziała. No, oczywiście, że tak. Millicent? Okay. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it that I would show such concern? Well, I'm the one that found a mere babe, and she is... one of my dear daughters. Nie powinienem tego klikać, no ale cóż. Erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Dobra. All you need to do, she's convalescing. Do so. Dobra. W takim wypadku... konia i... jeśli mamy przejść przez miasto, to raczej trzeba tędy, wiecie, tu jest teoretycznie to miasteczko, więc no. Tak, jest to w sumie... pomysł na to, jak spędzimy ten odcinek tym razem. Też nie ukrywam, pewnie i tak zaraz znajdę coś innego, co mnie zaciekawi i zapomnę już o tym. Chociaż... podejrzewam, że może to być związane z czasem, czy coś. Wiecie, to zgnilizna to jednak jest coś a la mocniejsza trucizna. Takie rzeczy raczej no, nie czekają sobie na wiecznie, na to, jak, aż ktoś zdecyduje się pomóc przyjść. Nie wiem, czy From Software by coś takiego zrobili, ale wiem, że co niektórzy to są w stanie. Dosłownie czasówki ukryte narzucać na swoje gry, czy jakieś segmenty i w ogóle. Jestem taki z mieczykiem i jeszcze jest tutaj pies. No niestety. Testuję to tylko jedną rzecz. Testowałoby gdyby nie to, że zdążyłem
wybitnie. Ale dobra. Okay, jakiś mocniejszy czarodziej się wydaje, chyba, więc... Jak wszystko w tym mieście, chyba. W sumie. Trzeba się pozbyć tych czarodziei, duchów. Jest. Prędzej, powiecie, jak się ich pozbędziemy, to przynajmniej będziemy mogli spokojniej. Belli, nie wiem na co mi to. Też nie znalazłem żadnej recepty, która by tego wymagała, więc co? Mamy? Znajdźka, co to? Wezmę? Ten hrabąż czy jakiś? Prawdę mówiąc, najgorszy dźwięk, jaki ja mogę usłyszeć. Chyba mam obsesję na ich punkcie, jaki po prostu jest. Tak szukał wszędzie. Kamiennego miecza, miło, miło. Nie wiem, czy w sumie jest mi teraz potrzebny, bo chyba miał mi ich akurat ostatkiem, ale no. Czy? Nie. Już wiecie, myślałem, że tutaj herbąszcza znajdziemy, ale... Jadam. Nawet jeśli mam, to będzie za mało, żeby się pozbyć go. Więc... Dzięki. Także tak, muszę znaleźć wejście na ten dach. Gałąź. Obie rzeczy naraz. Tam? A, kurujące grzyby. O, byś szczególnie, czy bym w ogóle ich potrzebował, no ale tak, jak już są. Nie, i... Musiałeś, gościu, naprawdę. Akurat tak, żeby spaść. Najgorzej. Naprawdę, nie chcę z wami walczyć, jedyne co chcę to tego chrząszcza tu upolować. No, ale najwidoczniej będę musiał być wszystkich i wszystko. Ja mam farca. Ważeniem tutaj. Dobra, gin. Dobra, i dawaj przedmiotom. Akceptuję. No nie jest to dobry przedmiot dla mnie. Na korzeniu. Ostrożnie. Teleportujący chrabąż. Pokój wojny, podwójne cięcie. I jedyne co mogę powiedzieć to jej. Wiecie, bo fajnie, że to był popiół wojna, nie jakieś Kamień Kowalski 1 czy coś tego typu. Widziałem chrobą, że potrafię wypuszczać z siebie te kamienie, więc no. Nie wiem, czy idę w prawidłowy sposób. Ustawiam na 99%, że nie. Ale no. I tak, przejdziemy w ten sposób. Zobaczymy, co się stanie, jak to odpalę. W teorii jakieś pieczęcie to przełamuje. Teorii. To jest drzewko, nie widziałem go wcześniej. Trzeba będzie zobaczyć, czy jest pod nim nasiono. Nie, żeby to nasiono teraz miało jakiekolwiek znaczenie, wiecie. Tak, to jest za mało, żeby coś się osiągnąć i... Tam zapaliłem. Tu zapaliłem, tam są jeszcze teoretycznie... Dobra, zaraz się znajdzie. Ale zanim to muszę konia sobie wezwać. Na strudzie zawsze wszystko łatwiej i... Jest nasionko, więc super. Jeszcze tylko co najmniej... 2, może więcej.
będziemy mieć kolejne. Ej, no najprościej będzie, gdyby się nie bugowało, to wiecie, tak jakoś tutaj po takich ściankach skakać i tym podobne. Trudicie, no jestem po prostu mistrzem Skarabeusz Modrej Łzy. Dostałem chrząszcze jako przedmiot, ale tak, ale spadnęłem. Może nie ma sensu aż tak. Pewnie jest jakieś bezpieczniejsze przejście i łatwiejsze, więc... To najważniejsza kwestia, czy to tutaj jest ostatni, czy... Tam, dobra, widzę. Tędy chyba nie doskoczę. Ale nawet nie muszę, bo tutaj są te ruiny. Gdyby się udało, a coś czuję, że jest to możliwe. Pewnie bym pokierował koniem. Stąd już łatwo byłoby dalej dojść. Dobrze pokierować. A to już nie jest takie proste. Choć jeszcze innego przejścia na te dachy. Pewnie to tak będzie najlepiej. Znaleźć jakieś wejście gdzieś tutaj, od innej strony i tak przejść z jednego na drugi, z drugiego na trzeci. Z tego balkonu gdzieś się dostaniemy, chyba nie. Ale teoretycznie, nawet jeśli... Wiem, co znalazłem obraz. Nie wiem, czy za ten obraz jest jakaś nagroda czy coś, ale no, skoro jest to, to czemu nie? Będę się tylko przeciwników, którzy... Wezmę obraz. Obraz zatytułowany Lwia Grzywa, więc no. Nie wiem dlaczego Lwia Grzywa, ale niech będzie. Niech będzie po prostu. Na drugą, albo mnie się wydaje, albo ci wrogowie się tutaj pojawiają prawie, żeby nieskończoność. Nie, żebym narzekał czy coś, ale... To są momenty, w których chciałbym odpocząć od nich, a tutaj... No co chwilę jakieś pociski magiczne we mnie lecą. Skupmy się teraz na tym, co najważniejsze. Znajdźmy jakieś przejście. Jakieś sposoby, żeby dostać się na dachy. Właśnie po dachach trzeba tutaj się poruszać, jeśli chce. Udało się. A farcie się udało, więc super. Tego nie wiem, co tam jeszcze jest. Trzeba będzie też to sprawdzić. Pieczęć i... To tyle, w teorii. Mówił coś o pieczęciach. Więc może to już to. Jednak zanim to wszystko, to jeszcze muszę zobaczyć tą samotną dzwonnicę. Prawnicę wieżę. Proszę, z tego co widzę, co tutaj... A trzeba by było jakiś w ogóle całkowicie inny sposób dostania się znaleźć, więc... No powiedzmy, że to nie jest póki co istotne. Skupmy się na... Ale tutaj tego powinno być, jeśli otworzyło to wszystkie pieczęcie. I co tu mamy? Nasconego miecza. Okej. Okay. Możemy drugą dzwonnicę otworzyć w takim wypadku. Drogą tych dzwonic jeszcze nie ruszyłem w ogóle, więc no. Jak już się ruszę, to teraz możemy dwie z trzech wybrać. Będzie więcej zabawy, więcej swobody i w ogóle więcej. Ale okej. Okay. Z tego co widzę, to wszystkie rzeczy to były dosłownie tylko skrzynki, więc nie jest aż tak źle. I co tu jeszcze? Talizman niebieskiego smoka plus jeden. Okej. Okay. Talizman smoka przynajmniej mi sugeruje, że był tu jakiś przedmiot defensywny. Niebieskiego smoka, nie wiem nawet czy posiadałem, ale zaraz się sprawdzi. O, nie miałem, ale zwiększa negację obrażeń magicznych. Czyli to jest antymagiczne i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ja tam mgłę. Mam mgły, nigdy nie zwiastuję niczego dobrego. Więc no. Nie idziemy tam. Nie idziemy. Zdecydowanie nie.
Szukajmy skrzynek. Skrzynki przyjemniejsza sprawa. No ile nie dostanę nagle mimika na twarz. Nocna kometa. Nie wiem, czym jest ta nocna kometa. Nawet nie wiem, jak sprawdzić. Albo przeskupowałem, albo coś. Pewnie jakiś przedmiocik. Dał podobnie. Też nie. Nie ma co sprawdzać, bo już zginiem przez to, że będę sprawdzał. Dobra, spokojnie. Dalej. Tutaj chyba też nie było. Dałem jeszcze ostatnią rzecz. Okej. Okay. Czyli jednak... Nie, żebym potrzebował zaklęć, ale no, jak mówiłem, zawsze miło zdobyć. Więc tak, tam był jakiś boss, a tu jest... Miejsce łaski. Tutaj, to idziemy tutaj. Zbieramy miejsce łaski i w ogóle. Złotą mgłę i tego całego bossa, który teoretycznie tu gdzieś może siedzieć, to na kiedy indziej. Nie powiem, na ten odcinek, na następny odcinek, na za 5 odcinków, bo sam nie wiem. Ale na kiedy indziej. Tyle mogę obiecać. Znowu te wredne kule. I zastanawiam, czemu mówię, znowu to były podobne na smoczych kurhanach. Były strasznie irytujące i przy okazji patrzcie drzewo. Fajnie, że drzewo i w ogóle, ale no, teraz nie mam jak patrzeć na drzewo, czy skupiać się na czymkolwiek innym. Jak tyle lada moment kule mogą być i... Dał te dziady. Nie lubię ich. Po spotkaniu z nimi w tunelu, nie lubię ich. Aż tak zabójczy jak kiedyś byli, ale no, nie lubię. Tylko jak mam z tym walczyć, jak tą po prostu dzidę, którą będzie ciągle mnie dźgać i no. Ja nawet nie mam jak podejść, to będzie mnie dźgać. Chyba najbezpieczna opcja to teraz na szybko rzucić błyskawicami. Tutaj mnie to ubije. Dobra. Mamy. Zniknijmy co tam trzeba. Kość choroby. Albo łkanie. Ale ważniejsze, że mamy święte łzy. W sumie i... Oj, jakaś dziewczyna bez... Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse, not to be meddled with by man. Okay. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot, but how? Never mind. I've decided. I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Okay, i zamyka ekran. Nic nie widzimy. Ale nic nie widzę. That was easier than expected. Oj, czy ona w serce to wbiła? But why do I feel so? Zobaczmy w takim wypadku, czy skoro nam tutaj zasnęła, oznacza to tylko tyle, że musimy przeładować świat, czyli tutaj. Czyli jednak będzie coś więcej. A tak, chyba starczy, ale zanim to jeszcze wzmocniamy butelki. Jej, są tutaj. Leś? 6, dobra. Dobra, wstała, więc chyba można pogadać. Patrz, czy ogarnęła sobie włosy. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself,
I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. By way of thanks. A token though it is. Dziedzictwo nosiciela protezy. No, zaraz zobaczymy. A póki co pogadajmy jeszcze z nią. On a journey, with the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering with the needle my destiny. No dobra. No dobra. Zobaczmy w takim razie, co to jest. Gwiezdnej plagi. Najpotężniejszy bohater świata. Czekajcie. Ja my to zdobyliśmy w ogóle? Bo gwiezdnej plagi. A coś. Kojarzy mi się, że ten cały na R to coś miał związanego z tą plagą całą. On zatrzymał gwiazdy czy coś, więc. Może ta lokacja, w której to znaleźliśmy, była lokacją jego. Ale mniejsze dziedzictwo nosiciela protezy. Wiertą sceną eposu, no, dokładnie to samo, tylko inny opis. Tutaj najpotężniejszy bohater spośród bogów samotnie zmierzył się ze spadającymi gwiazdami i pokonał je, przypieczętowując los samych gwiazd, a tutaj młoda dziewczyna od urodzenia cierpiąca na zgniznę zyskała skrzydła o niezrównanej sile, gdy spotkała swojego mentora i jego zwinne ostrze. Dobra, miło. Dałoby się chyba wrócić do tamtego gościa, jeszcze z nim pogadać, teoretycznie, wiecie, dowiedzieć się, czy da nam jakąś fajną nagrodę. Ale zanim to jeszcze zobaczmy, co to jest. Odłamki światła gwiazd. Te ośmiornice meduzo macki są wszędzie. I czy jest coś więcej, o czym jeszcze tak myślałem, że warto byłoby zrobić? W sumie dobra, prawda jest taka, że tak naprawdę, tak szczerze, całkowicie, co chyba... Oczywiście prawie, że nie myślałem o niczym. A, to jest jakiś czarodziej tutaj. Który... bije z młotka. Nie, ale chyba sobie żartujecie, że to jest magia, bo jeśli to wszystko jest magią, to tutaj magia została tak rozwinięta. A jeśli chodzi o, dajmy tu inkantację czy zwykłą broń, to na razie nie widzę żadnych... wielkich, niesamowitych rzeczy. Krew bestii. Znaczy, no okej, okay, są fajne. Jakby to nazwać? Bronie, czy tutaj no, w przypadku inkantacji dosyć ciekawe też. Mocne, ale... no, możliwość tworzenia młotu, łuku, mieczy, przywróci magii, no to... fajnie, gdyby te cuda, inkantacje, jak złote są, odzyskały chociaż możliwość tworzenia swoich tych... jak się nazywa? O, jak to było w niektórych Dark Soulsach, kosy, tak, kosy. Ale gorzej niż sam krabąż, to jest to, że potencjalnie wkurzyłem jakiegoś smoka. Nie, dobra, tylko jakieś takie tam, te mini smoczki się pojawiły. Okej, co to jest? Nie mówcie, że trafiliśmy pod... gdybym tutaj nie był wcześniej. A teraz i tak byśmy to znaleźli, no nieźle, no nieźle po prostu. Ale dobra, skoro już tu jesteśmy... tu jest drzewo, to... może... zobaczmy, co tutaj drzewo, wiecie, ofiaruje. Oferuje bardziej, powinien powiedzieć, niż ofiaruje. Tam, wiecie... znać kolejnego awatara, bo tego drzewa raczej ciężko nie będzie. Zanim coś to patrzcie. Więcej tych drzewnych potworów. Wiecie, tych. Od których włócznie mam. Uj, wytrzymali są. Może lepiej będzie, jeśli... pojadę stąd bez walki. Samo drzewo nam oferuje może. Co tutaj da się znaleźć? Może tutaj będzie ten awatar znowu.
Nie, nie walczyłem, ale jest. Stary znajomy. To witaj, awatarze drzewa. Stęskniłeś się? Bo ja nie. Okej. Dosyć wytrzymały ten awatar drzewa i... I zgnity. Okej. Tutaj będziemy się mierzyć jeszcze ze zgnilizną, poza samym awatarem drzewa. No dobra. Skoro tego chcesz, grą, to niech ci będzie. No i przy okazji pierwsza śmierć. Kupujemy tam może kilkukrotnie. To miało ci znacznie pomóc, czemu w sumie meduza, ale czemu by nie, zaryzykuję. Okej, jedna tak zabiera mi prawie cały HP. Dwie butelki na to, żeby odpocząć po jego jednym ataku. Myślę, że to będzie starcie typu takiego, którego mogę nie wygrać. Ale tak, muzyka nadal fajna. Tak, będzie skakał co chwilę, rozrzucał tą zgniliznę, nie. Nie poradzę sobie. Tam jeszcze nie. Żeby niepotrzebnie marnować czasu. Weźmy, pojedźmy po prostu może. Działa? Tak, potencjalnie tu jest kościół, to tam będzie bezpiecznie może. Bezpiecznie, że przynajmniej będziemy musieli chwilowo walczyć, aż nie, to chyba nie kościół. Tylko wieża. To jest groby? Tak po prostu, jak na złość, tutaj puste. Ja nie wiem, czemu wydaje mi się, że już tu byłem. Ale co ja tam będę narzekał. Sprawdźmy, czy tu byłem. No, wszystko wskazuje na to, że byłem. Nie odpoczywaj, rozwój postaci. Jak już przy tym jesteśmy, to kolejny punkt w witalność, bo nie potrafię nic innego wybrać. Tak, skoro taka kwestia jest dana, to teraz... Chyba z... Bądź. Tak, potencjalnie stąd. Więc wiecie, pójdźmy jeszcze do tego gościa w shopie po moją nagrodę. Chcę jeszcze jakąś dodatkową nagrodę. Po czym chyba na tym będziemy kończyć zwiedzenie tego miejsca. Ewentualnie mogę zobaczyć niby bossa. Chociaż sądzę. No, jak mi tam bił ten strażnik drzewa, to chyba to nie jest lokacja jeszcze na ten moment. Też dobra. Drzewo teoretycznie było w Kurhanach. Trudność Kurhan jest, powiedzmy, inna względem trudności tej lokacji. Więc może trochę za szybko. Ten cały boss, który tam się skrywa, za złotą mgłą, może nie być aż taki zły. Może i... Nie ma gościa. Oh, hello again. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, I must folk, I must stay strong. No dobra. Czyli nas gość okłamał. Czyli nas okłamał. Albo, jeśli nas nie okłamał, to po prostu przeszedł w jakieś inne miejsce. Ale o tym się akurat
nie prze... No może... Co chciałem powiedzieć? A, no tak, tego się nie dowiemy. Tego, o tym się nie przekonamy, dopóki go nie znajdziemy. Albo to... Ujmy zamiast tego... A, nie, nie tutaj. Bo to miejsce łaski, to miłe miejsce. Ła, wredna zła niedobra, której się boję, jest tutaj. I mgła prowadzi do... kolejnej mgły i przy okazji... Co, tej dwóch NPC-ów? Kapłan i szermierz Noxu. Okej. Okej. Nie wydają się coś... wyjątkowo zabójczy póki co, więc może... Nie, dobra. Cokolwiek oni są, to chyba jednak... To starcie przejdzie po mojej myśli. Jak tak myślę? Szermierczyni Noxu i Nox kapłan. Jedyne co mogę powiedzieć, to, że fajne mają w sumie bronie. Wierzę, że ich nie dostanę, ale tak, fajne. Dynamiczny miecz Nox. Może dostałem coś? Patrzę. Płynna forma. Honor broń używana przez fechmistrzów z wiecznego miasta. Ten szotel ma ostrze cienkie jak igła. Oręż wykuty z ciekłego metalu srebrnej łzy. Jest dokładnie hartowany aż do stwardnienia. Płynna forma. Tymczasowo nadaje płynną postać orężowi. Wymachuj tą broń jak biczem, by zamszyście uderzać na dużym obszarze. Okej. Okej. A taki po prostu. A jak to zrobię? Aha. Ta płynna forma daje po prostu pojedynczy atak tego typu. Także, no, może być, no. Spodziewam się czegoś trochę więcej. Niemniej jednak nie będę narzekał, wiecie, no. Cokolwiek to jest, coś dostałem, więc no. Fajnie. O, i jeszcze skrzynka. No, a to już może być super. Jest kamienny kostur. Luz. A ta. Nie użyjemy, poza tym, że siła D. Inteligencja B. Dużo wymaga wiary. Znaczy, jaki wiary? Inteligencji. Okej, okay, większa moc wszystkich czarów, ale używa dodatkowe punkty skupienia. Ciekawe. Ale dobra, w takim wypadku to całe spotkanie było czymś bocznym. Z dobrej strony przynajmniej dostaliśmy punkty na kolejny punkt witalności. No i tak, ja ogólnie mówiąc, jeśli kogoś zastanawia też, jakie mam plany, jeśli chodzi o rozwój postaci czy coś. Bo wiem, że pewnie niektórych z was to dziwi, czy irytuje wręcz, może nawet, że tak ciągle tylko inwestuje w witalność, witalność, witalność. Stwierdziłem, że tak dobijemy z 40 punktów naturalnej witalności, a później w sumie się zobaczy, czy siła, czy zręczność, czy nie wiem, inteligencja, wiara. Nie mam totalnie pomysłu, w czym w sumie, przepraszam, mądrość albo wiara. Nie ma inteligencji, co z tego, że... Uważałem tutaj tą znajdźkę na dachu, więc tak, musimy to zobaczyć. Pewnie to będą jakieś trujące grzybki zwykłe, czy coś tego typu, ale nie, no, nie zmienia to kwestii takiej, że tak, no, znajdźka. To znajdźka, więc... Nawet jeśli to ma być coś oczywistego, to i tak chcę. Trujące kwiatki. Mogą być. Skoro to mamy za sobą, to teraz pora jechać przez bagno. Szukając tej inwazji, która tu kiedyś chyba była. Wiecie, nie żebym narzekał, czy coś, ale po prostu... Kojarzy mi się naprawdę co jakaś inwazja, więc chciałbym... ...upewnić, czy... ...wariowałem i rzeczywiście tu gdzieś coś takiego było. Mogłbym zwariować. Chcę pamiętać coś tam z dawnego etapu. Teraz mu porwało na te tereny. A, i ja się kogoś zastanawiam, czemu się przebiję z tym przeciwnikiem, co... Pozwolić, co dłuższe z niego lecą, czy w sumie...
Dobra, zastanawiam się, czy tej broni można zdobyć. Najlepiej będzie z nim walczyć na terenie, który nie jest pełen tej zgnilizny. Ale... właśnie, ale... nie ma to wielkiej różnicy pod tym względem, dopóki zgnilizna mnie jeszcze nie złapie. A chcę, naprawdę chcę walczyć. Właśnie jak to... mówiłem z nadziei na to, że może dostanę ich zbrojkę czy coś. Po prostu no... prawdą jest, że wyglądają fajnie. A też te właśnie ich zdolności na tej broni, które oni tutaj robią. Rzucanie jakimiś tymi pociskami jakby, czy tutaj teraz jakieś błyskawice z... no to wszystko są rzeczy, które fajnie byłoby móc robić. Dobra, mniejsza w skrym razie skamieniały pączek, kamień kowalski 4, miło i łuk uniczny, miło. Gorzej, że no, i tak zabiję. A więc... teraz idealnie widzę miejsce łaski. Idealnie widzę miejsce łaski, to idę do miejsca łaski. I nie wiem, czy to samo, czy inne, ale widzę drzewo. Miejmy nadzieję, że inne. Bo wiecie, każde drzewo odnalezione to oznacza jeden dodatkowy miniboss, to każdy ten to taki miniboss. Już szczerze, tego awatara drzewa nazywam minibossem, bo jednak... no jednak, za często go spotykam, żeby to był pełnoprawny boss. Ale tak, każdy pokonany co zawsze. Zjadanych butelek, czy tam ulepszyć tą butelkę, to tą specjalną jakoś bardziej. Okej, przekaz jakiś kupiec. Co my tu mamy? Pęknięty garnek. List, zaleta grawitacji. Teraz my czemu nie? Co to ma? Książka z przepisami wojownika nomadów, okej. I... wiader głowy hełm, po prostu. Później może to wezmę, ale okej. Wiem parę rzeczy. Co ciekawe jest przy mapie, więc dziwne, że go wcześniej zauważyłem, jak tu byłem prawie. Mapę, ale tak mniejsza. Zobaczmy teraz informację o tej grawitacji. Bo jak już kupiłem, to czy to warto? Zaleta grawitacji. Moc grawitacji może sprowadzić latających wrogów na Ziemię. Okej. Nie było to warte. Ale no, zawsze przynajmniej jakaś taka mniej bądź bardziej przydatna notatka wykupiona, więc nie będę się tym już zastanawiał. I jeszcze ten wojownik nomadów ileś tam, nie pamiętam ile. I to jest najgorsze. Teraz zobaczymy. Ale tak, no ogólnie jakieś takie nowe rzeczy do wytworzenia. Ej. Byłoby fajnie, gdyby nie to, że w sumie to tym tworzeniem się nie interesuje za bardzo. To składający się smok. Okej. Okay. Challenge accepted. Smokę. Gadałem sobie, to jest tylko tyle. Nie podoba mi się to. Ale tak. Chcesz to, proszę bardzo. I mamy naszego epickiego przeciwnika na dziś. Też widzę, że jest... on tej zgnilizny. No nie dziwię się, skoro... wiecie, to jest składający się jakiś smok. Ale nadal, mimo wszystko... nawet jeśli to jest składający się smok, pełen zgnilizny... nie wydaje mi się być, wiecie, oponentem, z którym sobie nie poradzimy. Fajnie by było tylko trochę... ostrożniej tutaj podchodzi do niektórych ruchów, manewrów i tak dalej. I może niestety będziemy walczyć jednak bez torrenta. Tam strugi. Wiem, że na koniu jest dużo łatwiej, ale... no zaraz nam padnie, a jak nam padnie, to będzie kiepsko. A bez niego też powinien dać radę, jakoś. Więc no. Zaryzykujemy walkę bez konia przez chwilę. Okej. Okay. No nie trafiłem. Ale no, to jest kwestia tylko tego, że jeszcze wyciąg... nie do końca łapię mu wsety. Okej. Okay. Dobra, i po mnie, czuję. Nie, jednak nie. Dobra. Nie jest tak źle.
tutaj pod siebie z wielkim rozbryzgiem. To mi się nie podoba. Naprawdę nawet... Okej, rozumiem. Dobra. Rozumiem. Jego oddech ma akurat za duży rozbryzg. Żeby sobie poradzić. Jak ogólnie bym mógł jeszcze walczyć, tak jak dostanę po prostu od niego ze zgnilizny. Po mnie. Więc możecie nazwać mnie tchórzem. Ale no, ja nie chcę po prostu zbędnych śmierci tu robić. Więc biorę co mogę brać i no. Właśnie. Trzeba swoją drogą jest tam jakiś. No, w tamtym stronę najlepiej będzie jechać. Lepiej to w ogóle byłoby nie wywoływać walki. Powinien pójść w jakieś miejsce, gdzie możemy zginąć i się nie przejmować niczym. Tylko posąg, więc teoretycznie możemy tutaj zginąć na spokojnie. Zobaczcie, zagleję szkodnika. Wadzi, też tak przy okazji. Ale dobra, śmierć. Spodziewałem się jej, więc teraz nie będę narzekał ani nic. A za chwilkę sobie tu spokojnie znowu przyjdziemy. Pozwiedzamy tym razem nie umierając, będzie dobrze. Akurat tak na zwieńczenie odcinka. Teraz już wiadomo też, jak się nazywają te bestie. Po prostu szkodniki. Tam sobie glewie szkodnika będę musiał też zaraz zobaczyć, jeśli chodzi i o moveset, i o taki typ broń, chociaż będę się halbardem, więc to szybko tylko zobaczymy. Glewia szkodnika. A no, wymogi nie najwyższe. Taki... Okej, tego typu. Nawet nie będę sprawdzał silnych ani nic. Pogląd tylko chciałem zarzucić. Chyba wyrok śmierci na siebie wydałem właśnie w tym momencie. Bardzo możliwe. Cokolwiek co tam ostatnio byłem. Padnę tutaj znowu. Dobra, z tego co widzę, to nie... Jestem bardzo blisko tego miejsca, więc... Może nawet nie padnę. Chociaż... W pobliżu jest pies. A psami to nigdy nie wiadomo. No tak, nie ma to jak atak, który mi usuwa całą butelkę. A nawet więcej. Lepiej trafi. Ale dobra. Widać, że nie jestem w formie do końca. W sensie w formie jestem jakiejś, więc tak lepiej niż czasami. Ale nie najlepsza, więc no. Okej, mój 1444. Prawie, że nic. Ale powiedzieć prawdziwy. Nie wiem, jaki jest sens tej lokacji. Tutaj tych dziadów, które w sumie wkurzają, ale nic poza tym. Coś więcej tu w ogóle jest? No tak, że to co nie widzę. I tak, pełno po prostu przeciwników, którzy nawet nie są silni, ale mają wkurzające ataki. Tyle. Ja jeszcze z jednym. A nie, dobra, są drzwi. To takie typowe malutkie podziemka w takim razie. Podziemka w ogóle jest takie określenie? Małe podziemia, ale... Podziemka to chyba nie jest okej, określenie i... Ostrze z rudy meteorytu. A, brzmi to jak jakiś miecz. Ale z tego co widzę... Katana? A. Kolejna katana. Katana ty wykutuło z rudy meteorytu, aby pozbyć się form życia zrodzonych ze spadających gwiazd. Zadaje obrażenia magiczne. Ostrze jest ciężkie i znane z tego, że iż zadaje ciosy tak zaciekłe, że podobne uderzenie przypomina katastrofę spadającego meteorytu. Patrzymy, czy ma jakiś wyjątkowy moveset i jak to wygląda. A, w miarę fajnie, muszę przyznać.
Nie, dobra, typowe uderzenia typu katana. Tu to ma inny. A dwuręcznie ma jakieś wyjątkowo? Nie. To takie typowe. Ile nadal to? Okej. Gdybym miał wyższą inteligencję, mógłbym się tym pobawić, ale... No nie inwestuję w inteligencję, gram pod wiarę. I... Dobra, teraz nawet bardziej gram pod życie. A, no wiecie o co chodzi. Okej, okay, jest znajdźka, hura. To tylko, że nic z tej znajdźki... co nie zrobię. W sumie... Zdania... Chyba? Zdania nie mam na ten temat wyjątkowo. A. A to można byłoby równie dobrze skończyć odcinek. Powiedzmy, że mam jeszcze delikatny pomysł, co możemy zrobić. Pięknego, ani wielkiego, ale wiecie... Po prostu do drzewka. Albo nie do drzewka. Pamięczyki, niech będzie, niech będzie. Miej tam bez różnicy. Chyba dwóch to dam dwa, i tak mam tego w zapasie sporo. Pewnie teraz wydam dwa, zostało mi jeszcze cztery. W miarę dużo. I co, mamy podziemny loch. Dzięki na dzień dobry, no niestety wygląda to jak pułapka. Więc pewnie będzie pułapką. A jednak nie. Jednak darmowy łuk runiczny. Bardzo miłe. Z drogą, jeśli już mowa o darmowym łuku runicznym. Użyjmy. Łatwiej będzie ci sobie zwiedzać, mając podwyższone statystyki, więc tak. Idziemy do poziomów i możemy zwiedzać, tak. Nie, może lepiej właśnie nie tyle co zwiedzać, co... Będziemy zwiedzać w kolejnym epizodzie, bo tutaj dopiero to zobaczymy już 52 minuty, więc tak. Taki delikatny teaser tego wszystkiego i... No najlepiej tak będzie właśnie w następnym odcinku, zwiedzimy to miejsce. A potem... A potem się zobaczy, co może pójdziemy do tych dzwonnic, a... No tak, na ten moment to tyle, więc mam nadzieję, że wam się podobało i... No, do następnego, trzymajcie się. Hej, hej!